Jestem Sławek i mieszkam w Szwecji od kilku lat. Często dzielę się z Wami różnymi sprawami na temat tego kraju. W tym odcinku opowiem Wam kilka ciekawostek na temat Szwecji, które wpłyną na postrzeganie tego kraju pod względem miejsca do życia i zarabiania. A często tu ręce opadają. Ci z Was, którzy obserwują mnie na YouTube, do czego bardzo zachęcam, mieli okazję poznać już kilka aspektów życia w Szwecji. W tym filmie zebrałem minusy funkcjonowania w tym pięknym kraju. Odcinek będzie przydatny dla osób, które wybierają się tu zarówno zarobkowo, jak i też tych wybierających się jedynie turystycznie. A osobom zafascynowanym wysokimi zarobkami nieco ostudzi entuzjazm. Serdecznie zapraszam. Po pierwsze i chyba najważniejsze to fakt, że Szwecja jest rzeczywiście jednym z najdroższych krajów w Europie, a koszty życia są tu stosunkowo wysokie. Wysokie koszty utrzymania są częściowo równoważone wysokimi zarobkami, bezpłatną edukacją i opieką zdrowotną, do której jednak dostęp nie jest taki prosty. Przykładowo, aby dostać się do lekarza rodzinnego, czeka nas rozmowa z pielęgniarką, która to zdecyduje, czy faktycznie wizyta jest potrzebna. A najczęściej i tak zaleci szwedzki złoty środek na wszystko, przeciwbólowy Alvedon, i do wizyty w ogóle nie dojdzie. Za wizytę w nagłych wypadkach też słono zapłacimy. Udogodnieniem w tym przypadku może być jedynie fakt, że można dostać fakturę z 30-dniowym terminem płatności, oczywiście jeśli posiadasz szwedzki PESEL. Ceny żywności i usług w Szwecji są wyższe niż w wielu innych krajach. Na przykład koszt utrzymania dla osoby na jeden miesiąc wynosi średnio 1500 dolarów według oficjalnych statystyk. Więcej o cenach żywności dowiecie się z mojego filmu z Lidla, na który serdecznie zapraszam. Koszty nieruchomości i ceny wynajmu mieszkań są jednym z największych kosztów życia w Szwecji. Sztokholm z kolei jest jednym z najdroższych miast na świecie pod względem kosztu wynajmu. Porównując z Polską, miesięczne koszty utrzymania dla jednej osoby bez uwzględnienia czynszu w Polsce wynoszą 2278 zł, czyli nieco ponad 5000 koron. Koszty życia w Szwecji są więc prawie 70% większe niż w Polsce. Kolejnym powodem, dla którego kraj ten nie jest łatwym miejscem do życia, jest okropna biurokracja. Prawdą jest fakt, że biurokracja w Szwecji jest czasochłonna i skomplikowana, co bardzo źle wpływa na codzienne życie. Na przykład procesy imigracyjne wymagają wielu formalności. Osoby ubiegające się o pozwolenie na pobyt muszą spełnić szereg wymagań i dostarczyć wiele dokumentów, co jest frustrujące i czasochłonne. Osoby z obywatelstwem któregokolwiek kraju z Unii Europejskiej mają w tym przypadku dużo łatwiej, co nie oznacza wcale, że lekko. Obecnie po zmianach politycznych samo ubieganie się o szwedzki PESEL zajmuje ponad 2 miesiące i wymaga spełnienia wielu warunków i kryteriów. A bez tego nie da się tu normalnie funkcjonować, niestety. Prosta sprawa w banku wymaga zabukowania wizyty za miesiąc najczęściej. Proces zakupu nieruchomości w Szwecji jest też bardzo skomplikowany. Kupujący muszą przejść wiele etapów, w tym negocjacje cen, przegląd dokumentów prawnych i uzyskanie finansowania. Wszystko to wymaga dużej ilości papierkowej roboty i jest mega frustrujące. Osoby przedsiębiorcze z kolei też nie mają tu lekko. Prowadzenie działalności gospodarczej w Szwecji również wiąże się z niezliczonymi wymogami biurokratycznymi. Firmy muszą spełniać szereg regulacji, w tym przepisy dotyczące zatrudnienia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Te wymogi są bardzo skomplikowane i czasochłonne do zrozumienia i zastosowania. Nie wspomnę już o ogromnych kosztach z tym związanych. Następną sprawą, często bagatelizowaną, jest kwestia samego miejsca i jego wpływu na nas. Wyjątkowo nieprzyjazny i depresyjny klimat to też jeden z wielu powodów, które trzeba gruntownie rozważyć, zastanawiając się nad emigracją do Szwecji.
północnych rejonach kraju występuje noc polarna, ale i poza tym obszarem też bywa nieciekawie. Zimno i ciemność, zwłaszcza podczas długich zim, mogą faktycznie wpływać na nastrój i energię. Badania naukowe potwierdzają, że brak naturalnego światła słonecznego może prowadzić do depresji, osłabia układ odpornościowy i wpływa na ogólne samopoczucie. W Szwecji, gdzie zimą jest mało światła, depresja jest bardzo powszechna. Zjawisko to jest często nazywane depresją sezonową. Słońce potrafi tu nie wyglądać zza chmur tygodniami, a wiatr to zwykła codzienność. Latem problemem dla wielu ludzi jest bardzo długi dzień. Jasno robi się tu już po drugiej nad ranem, a zmrok zapada po 22. Ma to ogromny wpływ na nasz rytm dobowy i w konsekwencji na jakość snu. Mieszkając tu już kilka lat, znam doskonale niekorzystny wpływ tego klimatu. Kolejnym minusem są bardzo wysokie podatki. Szwedzki system podatkowy jest znany z wysokich stawek, które teoretycznie finansują szeroki zakres usług publicznych, ale też dają niezłe utrzymanie imigrantom, którym nie chce się pracować. Funduje im darmowe mieszkania i pieniądze na utrzymanie. Według oficjalnego raportu, blisko 675 tysięcy imigrantów mieszkających w kraju pobiera świadczenia socjalne i nie potrafi utrzymać się samodzielnie, a pracujący muszą za to zapłacić. Podatek dochodowy może wynosić od 30 do 55% w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Podatek VAT od towarów i usług wynosi 25%. Nikomu nie jest przyjemnie oddawać tak dużą część swoich wypracowanych dochodów. Jeśli chodzi o porównanie z innymi krajami, to Szwecja ma jedną z najwyższych stawek podatkowych na świecie. Następnym sporym minusem jest kwestia języka i znalezienia pracy ściśle z tym powiązana. Znajomość szwedzkiego jest często kluczowym czynnikiem przy szukaniu pracy w Szwecji. Wielu pracodawców wymaga od kandydatów minimum komunikatywnego posługiwania się szwedzkim. Język ten jest dość trudny do opanowania dla obcokrajowców, w tym Polaków. Choć wielu Szwedów mówi po angielsku, znajomość szwedzkiego ułatwia codzienne funkcjonowanie. Sam rynek pracy jest tu specyficzny. Układy zbiorowe między pracodawcami a pracownikami regulują kwestie pracy. Ponadto w Szwecji panuje dość wysokie bezrobocie – 8,6%, a wśród imigrantów jest ponad dwukrotnie wyższe. Do tego dochodzi kwestia obecnej recesji i stosunkowo słaby kurs szwedzkiej korony, przez co praca tutaj, a wydawanie za granicą przestaje się w ogóle ekonomicznie opłacać. Od lat panuje zapotrzebowanie na pracowników w branży usługowej oraz sektorach takich jak IT, motoryzacja, turystyka, edukacja i opieka zdrowotna. Jeśli nie znasz języka, na poziomie komunikatywnym pozostaje jedynie szukać pracy fizycznej. Polacy, dla przykładu, w większości pracują tu w budownictwie, a spora część Polek zarabia na życie w firmach sprzątających. Inni decydują się na prace sezonowe, jak na przykład zbiory owoców. W Szwecji są to głównie borówki, maliny i jabłka. Rolnicy z reguły oferują zakwaterowanie i nie wymagają znajomości języka. Decydując się na podjęcie pracy w Szwecji przez agencję, nie musisz martwić się o kwestie administracyjne czy formalne, ale w zamian za to godzisz się na oddawanie sporej części zarobków agencji, która cię zatrudnia. Jak opanować kwestie pracy w tym kraju, dowiecie się z mojego filmu. Nie daj się okradać szefowi. Podpowiadam tam, co należy bezwzględnie zwrócić uwagę, podejmując tu pracę. Niebagatelną sprawą dla wielu z Was szokiem kulturowym po przeprowadzce tutaj będzie zarówno sama mentalność Szwedów, jak i wynikające z niej ich zachowania. Znajomość tej kwestii pozwoli Wam zrozumieć wiele dziwnych sytuacji, z którymi tu prędzej czy później się zetkniecie. Nie będę tu jednak rozwijał tego tematu. Ci z Was, których ta kwestia zainteresuje, mają do dyspozycji cały odcinek na ten temat dostępny na kanale, na który zapraszam. Kolejnym minusem dla wielu ludzi jest kwestia dostępu do alkoholu.
Szwecja ma surowe przepisy także i w tej kwestii. Państwo ma monopol na sprzedaż alkoholu. System Bolaget, który kontroluje sprzedaż powyżej 3,5% alkoholu. Alkohol można nabyć jedynie w tygodniu do godziny 19, a w soboty do 15. W niedzielę nie ma takiej możliwości w ogóle. Więcej na ten temat znajdziecie w moim kolejnym filmie o alkoholu w Szwecji, na który też serdecznie zapraszam. Dodatkowo w Szwecji obowiązują też surowe przepisy dotyczące dopuszczalnego stężenia alkoholu dla kierowców. Szwecja nie jest dla ludzi. Kolejnym minusem dla wielu może okazać się ilość imigrantów. Szwecja przyjęła tysiące imigrantów, co przyniosło wiele problemów związanych z ich integracją społeczną. Wzrost bezrobocia i przestępczości są często wymieniane jako zasługa imigrantów. Na przykład w ciągu roku w 236 strzelaninach zginęło 29 osób, a 73 zostały ranne. W ostatnich latach Szwecja zaostrzyła swoją politykę migracyjną. Nie ułatwia to niestety życia ludziom, którzy przyjechali tu pracować. Oznacza to więcej skomplikowanych procedur i jeszcze dłuższe czasy oczekiwania na urzędowe sprawy. Ostatnim minusem, o którym powiem, choć znalazłoby ich się dużo więcej, jest dostępność miejsc, że tak powiem, turystycznych. Szwecja ze swoją różnorodnością krajobrazów i atrakcji jest popularnym celem turystycznym. Jednakże ze względu na swoje położenie, większość atrakcji jest dostępnych tylko w określonych porach roku. Regiony górskie, takie jak Ore i Selen, są popularnymi miejscami dla narciarzy i snowboardzistów. Ale tylko w sezonie zimowym. Wspinaczka na szlaku Kungsleden jest zalecana w miesiącach letnich, kiedy w północnej Szwecji jest stosunkowo ciepło. Region Laponii na dalekiej północy to miejsce, gdzie można doświadczyć zjawiska zorzy polarnej. Ale najlepszy czas to tylko zima. Mimo tych sezonowych ograniczeń, Szwecja oferuje wiele atrakcji dostępnych przez cały rok. Takich jak drogie muzea, galerie sztuki, historyczne miejsca i bardzo drogie hotele. Za darmo możemy zwiedzić miejsca takie jak Gamla Stan, czyli Stare Miasto w Sztokholmie lub Katedrę w Lund. Mimo bardzo wysokich kosztów życia, turyści i imigranci mogą cieszyć się różnorodnymi aktywnościami na świeżym powietrzu, takimi jak wspinaczka górska, jazda na rowerze i narciarstwo, jak również odkrywanie bogatej historii i kultury kraju. Dojazd gdziekolwiek jednak też słono kosztuje. Transport w tym kraju jest bardzo drogi, za przykład niech posłuży cena biletu miesięcznego komunikacji miejskiej w Sztokholmie wynosząca około 400 zł. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z mojego filmu Pułapka tanich lotów, na który również serdecznie zapraszam. Szczególnie tych wybierających się tu z wizytą. Podsumowując te wszystkie sprawy, należy powiedzieć, że mimo tych wszystkich minusów jest też wiele aspektów, które z kolei mogłyby zachęcić do życia w tym kraju. Wkrótce zapewne zechcę pokazać wszystkie pozytywy życia w Szwecji, w których też pewnie trochę się znajdzie. Jest to niezbędne dla pokazania pełnego obrazu i waszej subiektywnej oceny. Każdy medal ma dwie strony, a subiektywny odbiór dla każdego będzie inny. Tymczasem pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Naprawdę dobrze się zastanowić, gdzie to jest. To nie jest wcale fajny kraj.